Witajcie, z tej strony Łuki. W tym filmiku wam pokażę, jak zainstalować silnik do modów Forge na wersję 1.16.5. Najnowsza wersja, oczywiście wszystko jest robione na konto Minecrafta Premium. Może jak mi się uda, to zrobię też na konto Minecrafta Non-Premium, bo nie każdy posiada konto Premium. Ten poradnik będzie skierowany do kont Premium, ale jeszcze jeden zrobię filmik, jak mi się uda, na konto non-premium. Więc no zaczynajmy na konto premium. Jak widzicie, mam całego Minecrafta od nowa zrobione, czyli zainstalowałem całkowicie Minecrafta od nowa. Oczywiście tamto, co tam miałem wcześniej, te wszystkie wersje i save'y i modyfikacje, mam zrobione kopie i na pendrive'u mam to skopiowane. Więc przechodźmy do instalacji Forge'a. Kamerka może w każdej chwili zniknąć, bo to jest zbędne, ważne jest to, co tutaj będzie się działo się na ekranie. Najpierw klikamy sobie instalację. Nowa instalacja. Ja sobie to nazwę tak. Minecraft na modach. Na modach. 1.16.5 Forge. Jest dobrze. Tutaj teraz wybiorę sobie najnowszą wersję Relays 1.16.5. Więcej opcji i dodam sobie do tego 4 GB RAM-u, a nie tylko 2. I tutaj dajmy sobie stwórz nową instalację, dajmy sobie tutaj na przykład taki wyruszający się coś, na przykład powiedzmy, że taki stoliczek. Stwórz. Mamy stworzone, teraz klikam graj. Szukam tej wersji, co stworzyłem. Mam. I teraz graj. Czekam, aż wszystko ładnie się pobierze, zainstaluje i potem się z wami widzę z powrotem. Jak widać, uruchomił mi się Minecraft, teraz go sobie tak ustawię po swojemu. Na pewno sobie zmienię język na polski, a nie na angielski. Angielskiego będę uczył się innym razem trochę, bo na odcinku tak nie za bardzo. Gotowe, niech się tutaj teraz to przełączy. Ustawienia. I teraz sobie zrobię tak, ustawienia graficzne. I teraz, gdzie to teraz to było? W jego się interesuje są audio, nie? To ja bym sobie to ustawił na 2. Bo 2 mi się fajnie podoba. FPS-iki sobie ustawię na więcej, nie będzie 250. Czemu by nie? To wszystko sobie mogę jak na razie zostawić tak jak jest. Nie muszę tutaj nic przełączać. Muzyka, to na pewno sobie tak tutaj to będę poprzełączał. To sobie wyłączę, pogodę na 20%. Tu gdzieś tak, może być coś takiego. No i może być, nie mam nic tutaj przeciwko temu. Sterowanie na pewno, sprint sobie wezmę pod C, bo mi się tak podoba. Wpisz sobie pasy szybkiego wyboru. To ja wam powiem, że ja sobie to skasuję. I tam sobie na to 2, bo tego akurat nie potrzebuję. Dalej wszystkie inne chyba muszą być. Mi się to wydaje przynajmniej. Autoskok wyłączę.
Teraz sobie zainstalujemy silnik do modyfikacji, czyli Forge'a na wersję 1.16.5, najnowsza wersja. Wchodzimy w Google, wpisujemy Forge Minecraft i klikamy w ten pierwszy link. Oczywiście wszystkie linki macie podane w opisie. Gdy jesteśmy na stronie, przechodzimy do wersji 1.16, 1.16.5 i ja zawsze pobieram sobie instaler Recommended Lightest. Ale tutaj widzę, że też jest inna wersja, ale tu jest tutaj, jak widzicie, to jest tam mocniejsza wersja, czyli tutaj macie 36.2.2, a tutaj macie 36.2.0. Klikamy oczywiście, tam jest nowsza wersja, Installer, przeniesiemy tutaj, czekamy 5 sekund, aż się tutaj teraz pokaże Skip Add, czy coś takiego, Skip mamy. Silnik nam się pobiera. Gdy się po pierwsze widzimy się na pulpicie. Oczywiście Minecrafta musimy mieć wyłączone. Forge mamy pobrane. Instalujemy go, wchodzimy w niego. Instaluj klient. I się instaluje. Przypomnę wam, że trzeba mieć zainstalowane WinRara, aby móc rozpakować różne paczki, które są zapakowane w zipie, a po w rarze. Chyba mnie rozumiecie. Mam taką przynajmniej nadzieję. Teraz niech przebiegnie spokojnie instalacja Forge'a na wersję 1.16.5, wersja 3.6.2. Czekamy, aż wyskoczy komunikat. Proszę bardzo. Wszystko zostało ładnie zainstalowane. Klikam OK. I teraz sobie uruchomię znowu Minecrafta. Minecraft mi się uruchomił, ale na drugim ekranie musiałem go przyciągnąć. Mamy. OK. I teraz tutaj automatycznie mi się tutaj wyświetlił Forge. Ale ja sobie go tutaj oczywiście zetytuję na swój wygląd, czyli edytuj. I tutaj powiedzmy sobie... A po nie, czekajcie, inaczej to zrobię. Wejdę sobie w swoją wersję, tutą. I teraz sobie edytuj. I teraz przyłączę sobie tutaj na Forge 1.16.5 najnowsza wersja, muszę będzie tak samo zrobić, jak ja to teraz właśnie robię. Gigabajty są dodane, nazwa jest zrobiona, obrazek jest dodany i Forge jest połączony. Zapisujemy, wchodzimy do gry i teraz zmieniam sobie na wersję, którą wcześniej stworzyłem. Gry. Tak rozumiem, że gra będzie zmodyfikowana i że mogą występować jakieś problemy gry. Dlatego ja sobie klikam rozum, czyli rozumiem ryzyko. Pomogą czasami błędy wyskakiwać, że jakieś tam mody nie są kompatybilne, bo Forge jest stary, albo coś takiego. Klikam graj. I teraz tutaj nam to się szybciej załatuje niż powinno. I Forge nam się załadował. Dwa modyfikacje załadowane. Proszę bardzo, Minecraft oraz tutaj Forge. Wszystko jest tutaj idealne, jak powinno być. Czyli jest super. Wszystko się udało z powodzeniem. Także mamy Forge zainstalowane. Teraz możemy instalować modyfikacje, ale to już będzie w kolejnym odcinku. Także no, zapraszam was do zostawienia łapki w górę, do subskrypcji kanału wraz z dzwoneczkiem i na mojego Discorda, link w opisie oraz w inne linki podane w opisie. Do zobaczenia, cześć!